Rozmowa dnia, Michał Adamski, witam Państwa. Kobiety i kobiecość w centrum zainteresowania. Jutro Dzień Matki, a już dzisiaj nie brakowało wydarzeń, które mają pomóc kobietom lepiej poznać siebie i swoje możliwości. O tym dzisiaj porozmawiam z doktor habilitowaną Moniką Jaworską-Witkowską, profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych tej uczelni. Witam Panią. Witam. Pani profesor, to Pani Wydział był organizatorem dzisiejszego wydarzenia, ale to Pani jest pomysłodawczynią kobietnika, czyli międzypokoleniowej sesji Świata Kobiet. Co kryje się pod tą tajemniczą dość nazwą? Tajemnicza nazwa kobietnik jest po prostu odbiciem pewnej wielowymiarowej definicji kobiety. Bo jeżeli tutaj przez analogię spojrzymy na kwiaty, no to możemy wtedy domyślać się, że będzie nam chodziło o kobiecość bardzo wielowymiarową, bardzo złożoną, bardzo wielobarwną, bardzo różnorodną, dającą wszystkie możliwe dary, jakie może, no, można od kobiecości się spodziewać. A jakie wymiary tej kobiecości były obecne podczas kobietnika? Wymiary różne i w różnych obszarach ich szukaliśmy. Wymiary związane z macierzyństwem, z kobiecością i z różnymi fazami życia kobiety, z poszukiwaniem swojego piękna, z poszukiwaniem swojej dojrzałości intelektualnej, z poszukiwaniem relacji, komunikacji z mężczyznami, bo przecież do kobietnika zaprosiliśmy również mężczyzn, żeby od nich dowiedzieć się, czego na przykład nie chcą od kobiety. Więc rzeczywiście cała sesja była bardzo wielowymiarowa, poszukująca tego sedna, ale również masę jej przedłużeń. A dlaczego uważa Pani, że poszukiwanie tych różnych wymiarów kobiecości jest tak istotne? One gdzieś się gubią? Kobiety nie mają świadomości, jakie wymiary ich własnej kobiecości istnieją? Ja jestem wielką sprzymierzeńcą kobiet, więc powiem, że kobiety niczego nie tracą same z siebie. Czasami kulturowo są im amputowane pewne ich dyspozycje, czasami rodzinnie. Czasami trzeba je odzyskać zwyczajnie, terapeutycznie. Czasami trzeba im pomóc odzyskać ciało. Czasami trzeba pomóc kobietom odzyskać mowę. Czasami trzeba im na nowo powtórzyć, że są kobietami. Czasami muszą sobie przypomnieć, że są matkami. Czasami muszą sobie powtórzyć głośno, że kobiecość po 50 roku życia na przykład, to jest również kobiecość, która wcale nie musi być kulturowo przezroczysta. W związku z tym ta wielowymiarowość miała dzisiaj na celu studiowanie kobiety bardzo szeroko, bo tak naprawdę to od nas zależy, czy my będziemy kobiecość studiować wąsko czy szeroko. Od nas, ale też od ogólnej wrażliwości społecznej. Bardzo bogaty program, czyli wiele występów, prezentacji, wykładów. Chodzi o pokazywanie pewnych wzorców, motywowanie kobiety do jakichś postaw, do działania? Motywowanie, animowanie, pokazywanie osiągnięć kobiet w różnych obszarach. Ja sama się czułam dzisiaj wielokrotnie nie w pełni sprawna, kiedy widziałam, jak młode dziewczęta potrafią tańczyć albo śpiewać. Także rzeczywiście to jest taka przestrzeń pewnej wspólnoty myślenia o kobiecości, o tym, że my, że każda z nas ma właściwie coś, czym może się podzielić i my wszystkie partycypujemy, tak właściwie indywidualnie, ale partycypujemy w takiej wielkiej wspólnie kobiecości. I to jest chyba bardzo ważne do przypominania przy różnych okazjach, nie tylko przy Święcie Kobiet, nie tylko przy Dniu Matki czy innych takich, bo przypominam, że dzisiaj również jest Światowy Dzień Mleka. Więc ten Światowy Dzień Mleka też nam bardzo podgrzał wyobraźnię na temat naszego programu, bo gościliśmy też mały ssak, była promocja karmienia piersią. I bardzo się cieszę, że było bardzo dużo uwag dotyczących tego, jakie korzyści z karmienia piersi są dla kobiet, a nie tylko dla dziecka, bo my zawsze mówimy o dziecku, prawda? Więc tutaj naprawdę dzisiaj zbiorowo, odświętnie, artystycznie skupialiśmy się na kobietach. Czyli związki z tym Dniem Matki, który jutro, bo pierwszy kobietnik był w Dniu Kobiet. Teraz właśnie zdecydowali się Państwo na zorganizowanie tego wydarzenia właśnie przed Dniem Matki, czyli te związki, nawiązywanie do macierzyństwa również były obecne. Były obecne, chociaż one oczywiście nie zdominowały. Chodziło nam o każdą kobiecość, nawet tą najmniejszą, bo mieliśmy ponad 500 dzieci, więc to już jest rzeczywiście bardzo mała kobiecość. I również bardzo ważne były tutaj wątki, i co zrobić z tą małą kobiecością, no bo ją trzeba też jakoś pielęgnować, rozwijać, pomagać rozkwitnąć. Więc rzeczywiście no dla mnie to jako kobiety, jako matki, jako żony, jako dziekana, jako też współpracownika kobiet, no to było fascynujące edukacyjnie dla mnie samej. Wspomniała Pani o tych różnych rolach, które Pani osobiście pełni, rolach społecznych, ale czy macierzyństwo w takim powszechnym odbiorze jest tą najważniejszą Pani zdaniem dla kobiety rolą?
To chyba indywidualna sprawa, dla kogo będzie najważniejsze. Wydaje mi się, że na pewno nie powinno przesłaniać kobiecości. Czyli jeżeli kobiecość będzie się spełniała w macierzyństwie, to oczywiście należy z takiej potencjalności skorzystać. Jeżeli nie jest dobrym wyborem i jakby spełnianie się w roli matki nie jest naszym największym szczęściem, to myślę, że też tutaj jest warte to refleksji. A czy jesteśmy już takim społeczeństwem, które potrafi zrozumieć, zaakceptować taką decyzję, świadomy wybór kobiety, że nie chce być matką? Myśli Wydaje pani, się, że już dojrzeliśmy do tego? Wydaje mi się, że coraz częściej. Ja nawet robiłam takie próbeczki badawcze i na przestrzeni ostatnich 10 lat ta świadomość nawet wśród kobiet, powiedzmy po 50 roku życia, bardzo się zmienia. Także dzisiaj wydaje mi się, że te wzory takie bardzo mocno redukujące kobiety do kobietę, do bycia matki, chyba już nie mają takiego prawa bycia. Kobiety mają swój głos, bardzo wyraźnie to pokazały. Kobiecość pisze się dzisiaj coraz różnorodniej. Pytanie o kobietę dzisiaj nie ma końca, więc właściwie ta kobiecość się tak multiplikuje pięknie, że kwestia macierzyństwa jest jedną z wielu. Tak, ale nadal kobiety są często w trudniejszej sytuacji. Kobiety, matki, które chcą wrócić do aktywności zawodowej. Dlaczego pani zdaniem tak się dzieje? To znaczy mężczyźni, którzy ustalają jakieś reguły, nie biorą pod uwagę potrzeb kobiet? No, kultura ma znak męski, to wiadomo, to po pierwsze, a po drugie... Chociaż kultura to rodzaj żeński. To ta kultura, no właśnie, no może dlatego tak pięknie się rozwija i włączyła nas, same się włączyłyśmy w jej bieg. Ale wydaje mi się, że powiem krótko, bo to jest pewnie na osobną dyskusję, ale wydaje mi się, że ciągle jest wobec kobiet zbyt dużo pustych gestów. A co pani ma na myśli, mówiąc puste gesty? Że przepuszczamy w drzwiach na przykład, wręczamy kwiaty na Dzień Kobiet, czy chodzi o coś więcej? Chociażby, tak. Ale też polityczne, polityczne, naukowe, akademickie. Nawet jeśli zobaczymy, ile jest kobiet, które pełnią funkcję rektora albo dziekana, to jest naprawdę bardzo mało. Tak, są chociażby badania, które dzisiaj też były publikowane, że na najwyższych stanowiskach jest dużo mniej kobiet niż mężczyzn. Wcale nie wynika to z braku ambicji, prawda? Kobiet, które przecież też aspirują do takich najwyższych stanowisk. To w takim razie może zadaniem kobietnika powinno być zmienianie mentalności mężczyzn, którzy takie reguły gdzieś tam ustalają, którzy gdzieś tam takimi stereotypami się posługują. Ja myślę, że jeśli chodzi o przebiegi kultury, to trochę mamy tutaj do czynienia z tym, co Dostojewski nazywał winą niezawinioną. To znaczy, to nie wiadomo, mężczyźni nie są winni, tak mi się wydaje. Znaczy, może kwestia indywidualna, pojedynczy mężczyźni, politycy, decydenci, być może. Ale wydaje mi się, że zgeneralizowany zarzut wobec mężczyzn, że to oni są odpowiedzialni za to, że kobiety bywają marginalizowane, bywają, bo to sobie też trzeba jasno powiedzieć, nie może być prawdziwy. Także ja bym tutaj mężczyzn nie oskarżała. Jestem naprawdę bardzo mocno ukontentowana tym, że w kobietniku brało udział wielu mężczyzn i wielu mężczyzn sprzyjało kobietnikowi. Oni się też chcieli dowiedzieć czegoś o kobietach, chcieli też coś powiedzieć o sobie. Było dużo takich wykładów czy warsztatów, które miały na celu też skonfrontowanie pewnego trybu komunikacji, w jakim się porozumiewamy, prawda? Czyli czy my naprawdę rozumiemy to samo, co mężczyzna podkłada pod pewne treści. I co z tego wynikało, bo sam jestem ciekaw? Wynikało z tego, że się bardzo pięknie mijamy. Czyli światy równoległe, świat kobiet, świat mężczyzn? Nie, nierównoległe, przenikające się, ale takie trochę może w różnorodnych językach wyrażone, w pięknych symbolach, trochę odległych. Wydaje mi się, że przybliżanie się do nich byłoby tutaj chyba receptą na to, żebyśmy lepiej się rozumieli. Zatrzymując się jeszcze chwilę przy takich stereotypowych rolach, czy nie jest czasami też tak, że kobiety też utwierdzają na przykład swoje dzieci, swoje córki w tych stereotypowych rolach? Jakie kultura przypisuje kobietom? No oczywiście nawet dokładnie teoria reprodukcji o tym mówi, wszystkie jej towarzyszące, więc rzeczywiście jest tak, że reprodukujemy pewne role kulturowe, społeczne w postaci takiego habitusu, który, czyli pewnej takiej, przepraszam teraz za wyrażenie, ale no to jest dokładnie tak, jak to jest opisywane, w pewnej takiej uwewnętrznionej struktury, czyli dziecko wynosi uwewnętrznioną strukturę z domu i ze swojego najbliższego środowiska. I ta struktura niestety jest o tyle uwierająca, że ona jest nieświadoma i dosyć nieświadomie nabywana, więc my tak naprawdę
naprawdę czasami nie wiemy, kiedy się diagnostycznie albo terapeutycznie z kobietami komunikujemy. My tak do końca nawet czasami nie wiemy, co tam tak bardzo uwiera i w którym momencie tak bardzo silnie to ukonstytuowało taką, a nie inną kobiecość. Bo skąd dziewczynki, nastolatki, dorastające kobiety mają czerpać te wzorce kobiecości, wzorce na przykład macierzyństwa, jak nie ze swojej rodziny, swojego najbliższego otoczenia? No rzeczywiście tak jest, dlatego są potrzebne wszystkie działania animacyjne, wszystkie działania edukacyjne, bo tutaj im więcej będziemy o tym mówić, im więcej będziemy pokazywać rozmaitych wymiarów kobiecości, tym wydaje mi się ta różnorodność trafi do młodych dziewcząt, do młodzieży. Dzisiaj byłam zachwycona również tym, że młodzież pięknie reagowała na rozmaite niepełnosprawności. To było jak spełnienie moich marzeń o integracji po prostu. To jeszcze zapytam o taką sprawę, której głośno było ostatnio w mediach a propos wzorców kobiecości i zachowań kobiet, czyli bardzo brutalne sceny bójki nastolatek. Skąd one czerpią takie wzorce? Czy to jest kwestia tylko wieku, tak zwanego trudnego wieku dorastania, czy jednak jakieś wzorce, na których właśnie się wzorują, jak pani sądzi? Czy ja w ogóle jestem przeciwna utożsamianiu pewnych dyspozycji czy cech z wiekiem, bo znamy o wiele młodszych od nas staruszków i o wiele starszą młodzież, która jest mentalnie absolutnie wypalona. Także tego bym z wiekiem nie kojarzyła. Oczywiście, że różne fazy cyklu życia, które są gdzieś tam blisko młodzieży, pokazują, że są te fazy generatorem, takim katalizatorem pewnych zachowań. Ale skąd czerpią? Nie wiem. Wydaje mi się, że trzeba by było indywidualnie zobaczyć, co się zadziało w rodzinach, co się zadziało w relacjach rówieśniczych, co się zadziało w samej socjalizacji szkolnej, bo tutaj niestety, ale ciągle zawstydzająco za mało wiemy o tym, jak bardzo różne działania środowiska wpływają na takie zachowania. Panie profesor, na koniec jeszcze zapytam, Dzień Matki jest dla matek, dla dzieci, czy może dla reklamodawców, którzy chętnie wykorzystują go w swoich reklamach? Ja myślę, że dla wszystkich po trochu, chociaż nie demonizowałabym tak bardzo, ani nie przeceniała tego dnia. Ja mogę powiedzieć jako matka w tej chwili, że dla mnie Dzień Matki jest bardzo istotny, dlatego że ja mogę sobie na nowo przypomnieć pewne rzeczy, które są związane z tym, jak bardzo kobieta może pragnąć dziecka. Bardzo pani dziękuję za te słowa. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. To była Rozmowa Dnia. Na kolejną zapraszam państwa jutro. Do zobaczenia.